Dzień dobry, Magdalena Cieślińska. W dzisiejszym serwisie informacyjnym: szpital tymczasowy w Płocku gotowy, MOPS wspiera seniorów w czasie pandemii, a na koniec ZUS informuje, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia. We wtorek, 1 grudnia, do użytku przekazano szpital tymczasowy w Płocku, który powstał na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN Orlen. Błyskawiczna budowa szpitala tymczasowego w Płocku została zakończona. Do użytku i dyspozycji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku przekazano placówkę zbudowaną dzięki PKN Orlen. W sumie dysponuje on 200 łóżkami dla pacjentów z koronawirusem. Ten szpital, modułowy szpital, został w trybie błyskawicznym postawiony. To jest wielkie osiągnięcie, trwało to 3 tygodnie czasu. Szpital jest w pełni przygotowany. Pracowaliśmy dzień i noc. Grupa Orlen pracowała. Dlaczego mówię grupa Orlen? Bardzo mocno, nie tylko sam PKN Orlen był zaangażowany w budowę tego szpitala, ale wszystkie podległe spółki. Spółki, które mają doskonałe kompetencje również, by taki szpital stworzyć, zbudować. Lista jest bardzo duża, ponieważ większość spółek od Orlen Projekt poprzez Orlen Serwis, Budonaft, poprzez wielu jeszcze wiele innych spółek, poprzez sam PKN Orlen, ta organizacja trwała, te prace trwały. Płocki szpital kontenerowy, który został otwarty w miniony wtorek, tak jak i inne tego typu placówki, powstał na czas trwającej pandemii w czasie kryzysu. Szpital tymczasowy oczywiście nie zastąpi szpitala wojewódzkiego na Winiarach, ale będzie mógł stanowić rezerwę na wypadek wzrostu zakażenia w przyszłości, czego sobie oczywiście wszyscy nie życzymy. Postaramy się go wykorzystać racjonalnie, tak aby pomimo braków kadrowych mógł zauważalny sposób ociążyć oddziały szpitala na Winiarach, aby szpital ten w większym stopniu mógł zająć się pacjentami niecovidowymi. Pierwsi chorzy mają pojawić się w placówce w poniedziałek 7 grudnia. Obok szpitala w Płocku PKN Orlen zaangażował się w budowę podobnego obiektu w Ostrołęce. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku wspiera seniorów w tym ciężkim czasie. Każdy, kto ukończył 70 lat, może poprosić o pomoc w codziennych czynnościach, zrobieniu zakupów, kupieniu leków czy wyprowadzeniu psa na spacer. W Płockim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest program Wspieraj Seniora. Ten zaadresowany został do osób w wieku od 70 roku życia, którzy z uwagi na pandemię koronawirusa decydują się na pozostanie w domu. Pracownicy MOPS-u pomogą w dostarczeniu im zakupów, wyprowadzą psa na spacer, wyrzucą śmieci czy wykupią leki z apteki. Program wsparcia seniorów, troszeczkę wcześniej niż ten rządowy program, ale rzeczywiście razem z programem rządowym wspieramy seniorów w tak zwanym Korpusie Wsparcia Seniorów. Mamy ponad 60 pracowników, którzy są pod telefonem 24 godziny na dobę, można powiedzieć, czyli nie tylko w godzinach urzędowania MOPS-u. I oczywiście wspomagamy seniorów w robieniu zakupów, odbieraniu leków z apteki czy płatności jakichś rachunków. Co ważne jednak, program nie jest finansowany ze środków MOPS-u. Oznacza to, że pracownicy ośrodka zrobią zakupy za pieniądze seniora, a następnie się z nim rozliczą. Są do tego upoważnieni, posiadają też stosowne zezwolenia oraz legitymacje. Nie robimy tych zakupów za środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tak jak wydawało się wielu programach telewizyjnych. Natomiast nasi pracownicy są do tego upoważnieni. Można oczywiście sprawdzić to, dzwoniąc do MOPS-u. Mają specjalne legitymacje i pobierają od seniora pieniądze, następnie zakupy, odbierają leki, tak jak powiedziałem, różne rzeczy załatwiają i rozliczają się z danym seniorem. Oczywiście ma to na celu maksymalne ograniczenie wychodzenia seniorów z domu, narażania ich na kontakt z wirusem, mówiąc wprost.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą skontaktować się pod numerem telefonu 24 364 0238 603 605 575 lub ogólnopolski numer 22 505 11 11. Podczas rozmowy telefonicznej należy podać swoje dane i określić zakres niezbędnej pomocy, np. zakup i dostarczenie artykułów spożywczych, środków czystości czy leków. Informacje te zostaną przekazane do pracownika ośrodka, który niezwłocznie skontaktuje się z seniorem i ustali szczegóły wsparcia. Do 24 grudnia został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak przypomina ZUS, przysługuje on między innymi w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do Wigilii 24 grudnia. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje on chociażby z powodu zamknięcia szkoły czy innej placówki z powodu koronawirusa. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba wystąpić ze specjalnym oświadczeniem. Ono jest dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie oświadczenie przekazujemy albo swojemu pracodawcy, albo bezpośrednio do ZUS-u, wtedy kiedy to my jesteśmy szefem, kiedy to my prowadzimy działalność gospodarczą. Co do zasady, każdy ubezpieczony rodzic dziecka, mam tu na myśli ubezpieczenie chorobowe, ma prawo do tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jest tutaj jednak pewien wyjątek, o którym warto wspomnieć. Przepisy prawa zobowiązują szkoły do zapewnienia opieki dzieciom z klas 1-3, o ile wystąpią o to rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych ZUS. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wydanie kolejnego serwisu informacyjnego.